Po raz drugi na Różowej Wstążce spotykamy się, by rozmawiać o profilaktyce raka piersi. Dlaczego jest to tak ważne? Uważam, że kobiety powinny o siebie dbać, pamiętać o sobie, ponieważ każdy z nas jest częścią tego życia, a zdrowie jest dla nas najważniejsze. Dlatego uważam, że warto o tym mówić jak najgłośniej i przypominać kobietom, żeby się na chwilę zatrzymały i żeby zadbały o to, żeby na chwilę umówić się do lekarza na to profilaktyczne badanie. Jeśli chodzi o to, dlaczego w ogóle podjęłam się Różowej Wstążki, bo to jest właściwie pomysł, który zainicjował w zeszłym roku Sebastian Owczarski. Zadał mi pytanie, czy nie zechciałabym coś takiego zrobić. Pomyślałam, że październik jest takim miesiącem wyjątkowym, gdzie właśnie walczymy z rakiem piersi i wtedy jakby jest dużo inicjatyw z tego tytułu, kiedy mówimy o tym, jak ważna jest profilaktyka i uświadamiamy o tym, jak ważne jest, aby dbać o siebie. Dlatego postanowiłam, że właśnie poprzez takie wydarzenia jak dziś będę właśnie w ten sposób promować i propagować profilaktykę, ale również pozytywne nastawienie do życia. Rozpoczęliśmy wyjątkową wystawą z dwiema głównymi bohaterkami. Poznałam je osobiście dopiero w dniu robienia sesji fotograficznej i dopiero wtedy mogłam o nich dowiedzieć się czegoś więcej, więc uważam, że to są naprawdę wyjątkowe i odważne kobiety. Szkoda, że jest tak mało takich kobiet, które właśnie chciałyby opowiedzieć po części też swoją historię i swoje doświadczenie. A od nich bije też takie pozytywne nastawienie. Widać w nich tą siłę i energię. I chcę właśnie tym też kobiety inne zarazić takim optymizmem, żeby jednak zawalczyły o siebie. Poprzez swoją historię też wspierają tak naprawdę te inne kobiety, dodając im otuchy i wiary w siebie. A to jest bardzo ważne. Na Różowej Wstążce prezentuje Pani wystawę, swoją wystawę fotograficzną. Czy zdjęcia, które Pani robiła, temat kobiet walczących o życie z chorobą, stanowi dla Pani wyzwanie? Tak, oczywiście. W swojej fotografii zawsze chcę pokazywać piękno. I taki temat wybraliśmy dlatego, że chcieliśmy pokazać, że kobieta w każdej sytuacji życiowej potrafi być piękna, tylko czasami o tym zapomina. Chcieliśmy pokazać odwagę, siłę tych kobiet i myślę, że nam się to udało. Kto będzie jeszcze gościem tegorocznej edycji Różowej Wstążki? Moimi gośćmi dzisiaj są właśnie Marta Keim, z którą jestem zaprzyjaźniona już od ponad roku. Bardzo mnie wspiera w moich działaniach, właśnie, które robię właśnie na rzecz kobiet. Marta jest coachem, trenerem i autorką książki Jesteś ważna, jak i również warsztatu pod tym samym tytułem. I dzisiaj właśnie o tym będzie opowiadać, jak kobieta powinna być ważna sama dla siebie. Drugą prelegentką będzie pani Marzena Michalec, kobieta w biegu, bardzo aktywna, charyzmatyczna kobieta, która według mnie mocno inspiruje poprzez sport, gdzie angażuje się i porywa kobiety, aby brały udział w maratonach, półmaratonach, Świdnicy i chyba w całej Polsce w tym momencie. Miłe panie, no właśnie, życie to codzienne spotkanie nowych osób, tak jak ja miałam przyjemność poznać was. To część sytuacji, to są wyjątkowe, trudne chwile, kiedy właśnie zmierzamy się z chorobą, z rakiem. W tym wszystkim na pewno pomaga nam siła, która jest ważna. Dziewczyny, jaką rolę waszym zdaniem odgrywa wsparcie? Która pierwsza? Karolina, proszę. Witam serdecznie wszystkich. Jest mi w ogóle bardzo miło tutaj być. Ja Joli dziękuję bardzo za zaproszenie. Gosi, za zdjęcia przepiękne zresztą. Cóż, wsparcie. No, wsparcie odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego że podczas choroby no, człowiek ma czasami chwilę załamania i potrzebuje jednak wsparcia tej drugiej osoby, przyjaciół, rodziny, najbliższych. No czasami nie radzimy sobie w pewnych ciężkich chwilach sami i jest fajnie udźwignąć ten ciężar z kimś innym, z drugą osobą, nie zostać całkiem samemu, no i czuć się tak nieodrzuconym. No dla mnie to jest takie bardzo potrzebne, bardzo.
myślę, że dla każdego, jeżeli się spotyka z chorobą i z ciężkim zdarzeniem, że tak powiem, może losowym, może też tak, jak wcześniej panie mówiły, troszeczkę takiego zabiegania, zapomnienia o sobie. I dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Dziękuję też za to, że mogę tutaj być. Chciałam powiedzieć, że wsparcie to jednak najważniejsza rzecz, którą możemy dostać od bliskich. Dziękuję rodzicom, rodzinie i dziękuję przyjaciołom, którzy zawsze ze mną byli, zawsze, zawsze, o każdej porze. Zawsze mi pomagali, pytali, dzwonili. I to wsparcie nie było takie narzucone. To nie było takie, że tak powiem, lelawe. To był taki dobry kopniak w tyłek. Musisz być, bo musisz być, musisz żyć, jesteś, bo jesteś najważniejsza. Dziękuję za to bardzo.